Witam, jak zwykle Michał z portalu Władek.pl. Dzisiaj jesteśmy w Warszkowie, czyli całkowicie nietypowo jak do tej pory. Jesteśmy na blokadzie drogi S6. Blokują tą drogę nasi armatorzy kutrów wędkarskich. O co chodzi? Chodzi o to, że ustawy, które mają być zatwierdzone, no, czekają na podpis prezydenta, po prostu są na tyle niekorzystne dla armatorów, jak i dla samych wędkarzy, że najprawdopodobniej po wejściu tych ustaw w życie wędkarstwo morskie po prostu straci sens w Polsce, ponieważ będzie na tyle kosztownym interesem, że prawdopodobieństwo, że armatorzy będą musieli cenę podnieść o 100%, jest bardzo duże, a jeżeli cena pójdzie o 100% w górę, no to wiemy, że tych wędkarzy, którzy korzystają z usług miejscowych, powiedzmy we Władysławowskich, kutrów wędkarskich, po prostu nie będzie stać na to, żeby popływać sobie i połowić ryby. Ważną sprawą jest również to, że jak do tej pory nie było okresów ochronnych, na przykład na dorsza i w sezonie letnim wędkarze, będąc na przykład z całą rodziną we Władysławowie na wczasach, mogli sobie wyskoczyć na jednodniowy rejs na wędkę gdzieś na Morze Bałtyckie, przeżyć super przygodę. Teraz no, nie będzie im to dane, bo mają ta ustawa, która ma przejść, również nie jest zapis, że lipiec, sierpień po prostu nie będzie można łowić, bo będzie okres ochronny dla ryby. No i w tym momencie to nasza turystyka taka wędkarska, ta sezonowa, letnia, no po prostu no, upadnie. Ważna jest też sprawa taka, że ustawa precyzuje również takie coś jak limity wędkarskie i te limity, które, raczej się limity ogólne limity na dorsza, ponieważ wędkarstwo tutaj tam nasze morskie, władysławowskie opiera się na dorszu, 98% ryb, które się łowi, to są same dorsze, więc jeżeli w tym momencie wrzucimy taki limit ten wędkarski do jednego worka z limitem, który mają zwykłe kutry wędkarskie, kutry rybackie, po prostu będzie zabójstwem dla wędkarzy, dla armatorów jednostek wędkarskich. Dlaczego? Dlatego, ponieważ jest duże prawdopodobieństwo, że typowe kutry, które łowią sieciami, wyłowią nasz limit, który jest przyznawany odgórnie. Wyłowią ten limit na przykład do czerwca. Jeżeli wyłowią ten limit do czerwca, no to wiadomo, że później już nie będzie mogła żadna jednostka wypłynąć w morze. No bo po co? Po co, jak nie można łowić dorsza, bo jest limit wyczerpany. Dlatego dzisiaj jesteśmy tutaj na drodze S6. Próbujemy coś skórać. Zainteresowanie mediów jest, powiedzmy, że spore, bo i Polsat, i Radio Gdańsk, Trójka nasza, TV Gdańsk była też. Także no, sporo było tutaj kamer, teraz już troszeczkę jest mniej, no pogoda jak widać dopisuje. Armatorzy zapowiadają, że jeżeli ten protest nie przyniesie skutków, to oczywiście zablokują po prostu porty, no bo to trzeba też powiedzieć bardzo dosadnie. To nie jest protest tylko wędkarzy, tylko armatorów z portu z Władysławowa. To jest protest zorganizowany przez wszystkie porty rybackie w Polsce, czyli no, zrzeszyli się, są zwarci, są gotowi i jeżeli te ustawy bardzo, bardzo niekorzystne przejdą, to najprawdopodobniej będzie źle. Będzie się działo, będą blokady portów, bo ci ludzie nie mają po prostu nic do stracenia. Jeżeli ta ustawa po prostu przejdzie, to ci armatorzy i ludzie, którzy po prostu pracują na tych kutrach, trzeba powiedzieć szczerze, co najmniej trzech mężczyzn pracuje na jednej jednostce, czyli to są trzy rodziny, po prostu straci pracę, więc w tym momencie to jest ich żyć albo nie żyć. Żegna Was Michał z portalu Władek.pl. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Poza tym zapraszam do oglądania naszego profilu, ponieważ to jest dopiero początek tego, co będzie się działo i co nagramy dla Was i co przedstawimy w kolejnych reportażach. Dzięki.